Dzień dobry. W dniu dzisiejszym chciałbym opowiedzieć parę słów o dzielnicy Kokoszki i o kokoszkach i o wysewie. Kokoszki są obecnie dzielnicą, ale to jest po prostu taka sztuczna hybryda złożona z dawnych majątków ziemskich, czyli z kokoszek, z karczemek, z Kiełpina Górnego. Obecnie wchodzą te osiedla w skład dzielnicy. Same kokoszki. Widzimy tu na mapie z 1790 roku zaznaczone jako dosyć spora wieś. Ta linia to jest dawny szlak prowadzący na Brandenburgię, czyli obecna ulica Kartuska. Tu widzimy karczemki, są kokoszki po przeciwległej stronie drogi. Widzimy karczmę, która nazywa się Pogenkrug. Także najstarsze ogólnie ślady ludzi, ślady bytowania ludzi w kokoszkach pochodziły z czasów epoki żelaza i z neolitu. Były to głównie urny, które były znajdywane po prostu podczas prac polowych, ale z tych przedmiotów się niestety nic nie zachowało ze względu po prostu na zniszczenia powstałe podczas II wojny światowej. Przedmioty te były pozyskiwane na wykopaliskach archeologicznych w okolicy, były przekazywane do Muzeum Prowincjonalnego w Gdańsku, no ale w 1945 roku po prostu całe zbiory uległy zagładzie i rozproszeniu. Same kokoszki notowane są w źródłach dosyć późno, bo dopiero w XVI wieku. Powstanie wsi łączymy z nazwiskiem rodziny Werden, która była gdańskimi patrycjuszami. W tamtych czasach Gdańsk był otoczony gorsetem murów obronnych i fortyfikacjami. Sprzyjało to wybuchom różnych epidemii, które po prostu dziesiątkowały ludność. Także bogatsi mieszkańcy, patrycjusze gdańscy, kupowali czasami sobie majątki, gdzie właśnie w czasie jakiejś zarazy, dżumy czy innego takiego nieszczęścia, oni sobie wyjeżdżali z miasta i w tym swoim majątku spędzali też czas. Majątek sam w kokoszkach przechodzi różne koleje losu. Generalnie cały czas znajdował się na trasie, na starym szlaku z Oliwy do Żukowa. Mniej więcej na tej mapie widać jeszcze ten średniowieczny, powiedzmy, zarys dróg. Droga prowadziła z Oliwy przez Matarnię, przez Kokoszki, dalej na zachód do klasztoru w Żukowie. Po rodzinie Werdenów majątek przechodził po prostu w różne koleje losu i w różne ręce nowych właścicieli. Ostatnim właścicielem przed rozbiorami Polski był Jan Grąbczewski i po nim właściwie do 1945 roku kokoszki już znajdowały się w rękach niemieckich. Tak, kokoszka, rodzina Werden, ale również rodzina właśnie kokoszka i oni właśnie też od nich poszła, od nich została nazwana ta wieś, ale generalnie sama rodzina Werden była prawdopodobnie pierwszymi osobami, które w tym miejscu postawiły, powiedzmy, rezydencję, majątek wybudowały sobie. Do, przepraszam, do 1945 roku, czyli do końca wojny? Tak, do końca wojny kokoszki były w rękach niemieckich. Znaczy niemieckich właścicieli po prostu. Właścicieli, bo należało do Polski, tak? Właściciele majątku. Tak, tu mamy. Tak, tylko się pytam właśnie. Tu mamy mapę z 1808 roku. I jeszcze widać na nim właśnie ten średniowieczny układ dróg. Widzimy Smęgorzyn, Kiełpin Górny w pobliżu. I widać jeszcze ten właśnie stary szlak prowadzący do Oliwy. Tu już jest mapa z początków XIX wieku, tak zwana mapa Schroetera. Ona była bardzo dokładna, wydana na zlecenie króla Prus w celach militarnych generalnie. Ona jest uważana za najbardziej dokładną mapę z tamtego okresu. Także na niej widzimy, że Smęgorzyn należy do kokoszek, bo często to się też właściciele zmieniali, gdyż... Paluszki, proszę pokazać. Właśnie. Tak patrzę, kokoszki, tak. I Smęgorzyn i karczemki do kokoszek, czyli
powiedzmy z karczmy, która była w karczemkach, dochód czerpali właściciele majątku w Kokoszkach. Widać jeszcze spore lasy na tej mapie, które były i były sukcesywnie karczowane. Czyli las w Matarni, las w okolicach Kokoszek, obecnie już tam tych lasów nie ma. Jest po prostu zabudowa albo pola są jakieś. To jest mapa z końca XIX wieku i właściwie karczemek Kokoszek nie pokazuje nawet na tym fragmencie. Tu mamy z 905 roku mapę, czyli sprzed wybudowania kolei kokoszkowskiej, czyli w rzece Stara Piła. Jest to tak zwana mapa kilometrowa, gdyż są podane odległości, czyli do obecnej ulicy Kartuskiej z miejsca, gdzie znajduje się dwór, było 0,8 km, jak podaje mapa. A to już jest mapa z 25 roku. Widać wyraźnie przebieg granicy polsko-gdańskiej i widać linię kolejową, która biegnie przez Kiełpinek, przez Kokoszki, omija Dobra i Rycerskie. To jest po obecnym szlaku kolei kokoszkowskiej? Tak, ten szlak istnieje do tej pory, ten nasyp jest dokładnie tak, jak ta mapa pokazuje. Czyli Kiełpinek, Kokoszki. 925 roku. Ale ta poprzednia była 905. Tak, i na niej już tej linii kolejowej jeszcze nie było. Mówił pan, że był. Nie było. To jest mapa kilometrowa, po prostu pokazuje sieć dróg i odległości w kilometrach po prostu. Ale trzeba zauważyć, że na tej mapie zaznaczona jest cegielnia w Matarni na przykład. Cegielnia w Bysewie, ale nie ma zaznaczonej cegielni w Kokoszkach, właściwie najstarszego tego typu zakładu. Gdzie w Matarni była cegielnia? Słucham? Gdzie w Matarni była cegielnia? W Matarni cegielnia była na południe od wsi, czyli jakieś... Zachowały się z tej cegielni jedynie budynek wozowni. Kokoszki, Bysewo... I cegielnia. Też była cegielnia. Tak, dużo tu było cegielni w okolicy, ze względu na te pokłady gliny. Właściwie z cegielni... Ja o cegielniach zaraz też powiem parę słów. Tak. Tu jest granica Wolnego Miasta, ta czerwona linia. Po II wojnie światowej Kokoszki znalazły się na terytorium Polski. Po pierwszej wojnie światowej. Słucham? To autora by trzeba było zapytać. To znaczy generalnie mapa, jak widać, jest niemiecka i po prostu może oni tej linii na tej mapie, ona była zaledwie 4 lata wcześniej wybudowana i może po prostu jej nie uwzględnili na tej mapie. Nie lubili Gdyni. Albo nie lubili, no, czy jakieś inne powody mieli. Ciekawostką jest o czym poprzednio mówiliśmy, że granica przechodziła przez... Jest taka ciekawostka, że właśnie ta granica przechodziła mniej więcej na terenie, na którym się ta szkoła znajduje, w której się siedzimy teraz. No to był ten kamień. Tak, no to kamień był jeszcze, pani pamięta, właśnie pod tym dębem. I ktoś go sprzątnął niestety. No nie wiemy, co się dzieje. Podobno został przeniesiony ktoś tak oficjalnie. Ale dokąd? I przez kogo? Tu mamy już sam żur w Kokoszkach. I tak. Ostatnim właścicielem był Józef Ignacy Grąbczewski, polskim właścicielem, przed rozbiorami. Po rozbiorach Polski kupił majątek w Kokoszkach gdański kupiec Jan Paleskę i to za jego czasów powstała cegielnia. I nie każdemu się kojarzy, że cegielnia znajdowała się nad jeziorem Linkula, czyli stawem, który się znajduje w Kokoszkach, ale to nie jest prawda. Cegielnia znajdowała się w okolicach ulicy Dojazdowej obecnej i ona powstała mniej więcej pod koniec XVII wieku. Pod koniec XVIII wieku, przepraszam. I bardzo duży rozkwit tego zakładu, rozbudowa nastąpiła po wojnach napoleońskich, gdyż było bardzo duże zapotrzebowanie na cegłę po prostu do odbudowy budynków w mieście. Druga
prostu zbudowało, pozbierało gdzieś jakieś takie właśnie materiały z zrujnowanych gospodarstw. Wybudowali piec, wybudowali, mieli tam jakieś doświadczenie w tym już. Wybudowali taki zakład, zaczęli produkować cegły, ale no wiadomo, no czasy komuny nie sprzyjały prywatnym inicjatywom i szczególnie jeden z tych współwłaścicieli zmarł dosyć szybko i po prostu jako ruina jeszcze do lat 80. ta cegielnia stała. Ale ta cegielnia była wybudowana po II wojnie światowej i nie ma nic wspólnego z cegielnią, która należała do majątku w Kokoszkach. Tu mamy zdjęcie z końca XIX wieku. Co ciekawe, pod koniec XIX wieku majątek w Kokoszkach zakupiła rodzina von Rumker. Dotarłem do potomków tej rodziny. Ta pani jest archeologiem, pracuje w British Museum i przesłała takie właśnie fotografie. Tak wyglądał dwór w 1870 roku. Co prawda nie widać dużo na nim, widać jakąś werandę drewnianej, której nie ma. Piękny park. I piękny park. Po prostu ta rodzina wybudowała dwór w Kokoszkach, bo dwór był inny, był stary po prostu. Mieli swoją cegielnię, więc właśnie z cegieł, z własnej cegielni wybudowali ten budynek, który do dzisiaj możemy oglądać. Tak dzisiaj wygląda. Ta rodzina von Rumker również założyła mały cmentarz, taki prywatny dla członków swojej rodziny. Jeszcze nagrobki do lat 90. na tym cmentarzu się znajdowały. To jest gdzieś mniej więcej 200 metrów od dworu. I do tej pory to jest taka niezaorana wyspa wśród pól. To są pozostałości tego cmentarza, ale już żadnego tablicy nagrobnej czy coś, po prostu wszystko zostało rozkradzione i wywiezione stamtąd. Tak wygląda dwór chwili obecnej. To jest od strony wschodniej. Po wojnie co tam było? To zaraz pewnie. Także był to okazały budynek, proszę zobaczyć. To jest klatka schodowa, gdzie znajdowały się mieszkania dla służby. I no wykończenia, powiedzmy, to wiadomo, że po prostu po wojnie tam zrobili PGR i ten dwór no, był niszczony sukcesywnie. Ale jednak mimo wszystko te zachowały się takie drobne detale, które mogą nam powiedzieć trochę, jak to wyglądało dawniej, po prostu w czasach świetności, kiedy tam był właściciel i który po prostu dbał o to. No też tam wiele rodzin mieszka, Tak. Rodzina von Rumker sprzedała majątek w 1904 roku i generalnie na Pomorzu była taka tendencja, że lepsze majątki nabywali Niemcy, głównie byli wojskowi. Tak też było tym razem. Nabył go Paul Wannow, który no, rozbudował jeszcze ten dwór. Włożył dużą pracę w cegielnię, był dobrym rolnikiem dosyć i też dbał o poziom, o jakość wyrobów w swojej cegielni. Można sobie wyobrazić, no bo rozmawiałem z osobą, która pamięta, powiedzmy, jak to wyglądało przed wojną. Tam był przepiękny park przy tym dworze, fontanny, stawy i tak dalej. No, teraz już tego po prostu nie ma. Tam są no, takie, można sobie zobaczyć pozostałości tego. Ale tam mieszka kukułka. Jedyna kukułka w okolicy jest w tym parku. Możliwe, no. Tak, kukułka. Tak, wszystkie panie kukułki mogą się tam wybierać. Ale się zapraszamy do ornamenty z zewnątrz, tak? Tak, i od 1904 roku rodzina Wannow tam mieszkała. Jako ciekawostkę podam, że z tej rodziny wywodzi się pani, która była konsulem honorowym Republiki Federalnej Niemiec w Gdańsku. Oni uciekli z Gdańska w 1935 roku i w latach 90. ona tu wróciła już jako pracownik konsulatu w Gdańsku. Wydała też zresztą książkę Byłam i jestem gdańszczanką, w której opisuje tam właśnie, jest parę zdań na temat dworu w Kokoszkach. Jako ciekawostkę można podać, że na przełomie XIX i XX wieku była tu malutka stacja meteorologiczna, która badała skalę opadów i pogodę.
przekazywała te dane do stacji w Nowym Porcie, do głównej stacji meteorologicznej w Nowym Porcie. Przed I wojną światową również wybudowano szkołę. Władze pruskie postawiły szkołę w Kokoszkach i wybudowano urząd pocztowy. Zarówno szkoła, jak i ten urząd znajdowała się przy ulicy Kartuskiej. I... Szkoła cegna. Tak. Cała zabudowa wsi ciągnęła się generalnie od dworu do ulicy Kartuskiej i potem wzdłuż ulicy Kartuskiej. Oczywiście część zabudowy przy stronie, przy ulicy Kartuskiej nie istnieje, gdyż została zniszczona w 1945 roku podczas walk tutaj w okolicy. A to jest stempel z którego? Tak, tu jest stempel, proszę zobaczyć, z 1913 rok. I to jest, pocztówka generalnie jest, przedstawia złotą karczmę, a została wysłana w Urzędzie Pocztowym Kokoszki. Ten urząd istniał gdzieś do połowy I wojny światowej i potem po prostu no, Niemcy mieli chyba większe problemy i na froncie i ten urząd został zamknięty, a budynek przemieniono na cele po prostu mieszkalne. I tak, w 1914 roku otwarta została linia kolejowa z Brzeszcza do Starej Piły. W Kokoszkach postawiono największy na całej linii dworzec. Tu mamy go na zdjęciu. I on oczywiście miał tutaj spore takie, największe na całej linii rampy załadowcze. Było to przystosowane do ładowania tam właśnie cegieł z pobliskich cegielni, bo pojawiła się możliwość ekspedycji cegieł koleją i do załadunku bydła również, dlatego ta rampa była tak duża i ten dworzec był po prostu tak duży. Po zakończeniu I wojny światowej Kokoszki znalazły się po stronie polskiej. Granica przebiegała w Karczemkach, czyli mniej więcej w połowie drogi między Kiełpinkiem a Kokoszkami. Odprawa celna była prowadzona po stronie Wolnego Miasta Gdańska, czyli w Kiełpinku, a na dworcu urzędowali polscy celnicy też. Polacy postawili posterunek graniczny. On się znajdował w miejscu obecnego dyskontu Biedronka. Tam była taka no, mała budka graniczna, powiedzmy, do sprawdzania samochodów, wozów, które tam przyjeżdżały. I w roku 1936 minister Poniatowski od rolnictwa przeprowadził reformę agralną. Reformę, która dotykała głównie duże majątki ziemskie. Po prostu dotyczyło parcelacji tych majątków. Na uzyskane działki, te działki były, rząd płacił odszkodowanie za nie, stawiano właśnie takie budynki zwane poniatówkami. One były z gotowych elementów, przywożone tu koleją gotowe elementy i te domki były po prostu stawiane na tych częściach, to nie to, parcelowanego majątku. I od nazwiska tego właśnie ministra to się budynki nazywało się poniatówkami. Także nie ma. Tak, tu są zabudowania dworca, widać toalety, już historyczne zdjęcie, bo niedługo znikną. Dworzec jest przeznaczony do rozbiórki. A i w 1917 roku, jeszcze pod sam koniec wojny, Niemcy naprzeciwko dworca wybudowali drewniane baraki, w których była przechowywana amunicja dla wojska. Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę te baraki stały nadal i były wykorzystywane przez polskich kolejarzy do po prostu jako takie magazyny trzymania części i tak dalej. W 21 roku zbudowano odnogę linii kolejowej, która biegła z Kokoszek do Gdyni. Po prostu miało to na celu ominięcie terenu Wolnego Miasta Gdańska, gdyż no, była, po prostu problemy były, oni utrudniali Polakom tam transport kolejowy i tak dalej. Więc Kokoszki stały się wtedy stacją węzłową, tam był rozjazd po prostu, bo jeden z jednej strony na Starą Piłę do Brzeszcza jeździły pociągi, a z drugiej jeździły pociągi głównie z węglem i z materiałami do budowy portu w Gdyni od 21 roku. Węzłowa się. Taka węzłowa stacja, tak. Można powiedzieć jeszcze tam do
jeśli chodzi o, o budowę tych poniatówek, czyli tych domków takich dla osadników, polski rząd postanowił przesunąć granicę, budkę tą taką no celną, celno-graniczną, bliżej granicy tutaj, żeby po prostu ci osadnicy mieszkający tu na tych terenach, czyli praktycznie to jest okolice ulicy Inżynierskiej dzisiaj, więc budkę przesunąć bardziej, ona się znajdowała naprzeciw tego dębu i bardzo blisko naprzeciw zabezpieczeni ci osadnicy, że jacyś tam żołnierze są, straż graniczna, tym bardziej, że to był zajazd w Karczemkach po drugiej stronie granicy i właściciel tam zajazdu, zarówno w okoliczni też przychodzili tam, urządzali spotkania NSDAP. Ci ludzie tak się no, bali tu trochę, dlatego właśnie ta strażnica została przesunięta tu bliżej granicy. Tu mamy wiadukt nad linią w Kokoszkach i właściwie ten wiadukt rozdziela majątki Bysewa i Kokoszek, bo tam za wiaduktem co jest, to już teren, to jest już teren należący do majątków w Bysewie. Tak to wygląda obecnie. Cegły prawdopodobnie do budowy tego wiaduktu pochodzą właśnie z lokalnej cegielni w Kokoszkach tutaj. To tak na. To jest przedwojenne zdjęcie, które pokazuje ten sam wiadukt. I to prawdopodobnie kulik dla dzieci ze wsi tutaj, z Kokoszek. Tych osadników? Może i osadników. Bo dla ludzi, może dla pracowników majątku, czy dla kogoś takiego. Tym bardziej, że właściciel majątku w tamtych czasach dysponował samochodem, miał kierowcę nawet, który jeździł po prostu tym autem. I tak, po wybuchu II wojny światowej, właściwie 1 września z samego rana, gdy wybuchła wojna, polscy celnicy mieli podłożone ładunki wybuchowe pod mostem, który znajdował się pod wiaduktem znajdującym się nad linią w rzece Stara Piła. W momencie, gdy dowiedzieli się o wybuchu wojny, te ładunki zdetonowali do tej pory po to, żeby po prostu no, wstrzymać ruch pociągów, jakiegoś pociągu pancernego z terenu Wolnego Miasta Gdańska, czy czegokolwiek. Do tej pory te ruiny wiaduktu można oglądać, to jest między ulicą Dojazdową a Osiedlową, jak się przechodzi w nasypie po prostu tam kolejowym. Niemcy to zaraz w ciągu 2 dni oczywiście zapędzili tam ludzi do odgruzowania tego miejsca i pociąg po 2 dniach znowu jeździł. Sami zaś polscy celnicy wycofali się w kierunku Kartuz. Wałem kolejowym odchodzili. I tak, w 1942 roku Niemcy założyli w Kokoszkach obóz jeniecki. Pierwsze baraki to były baraki właśnie po tym magazynie amunicyjnym, który wykorzystywali polscy kolejarze. Tam byli jeńcy francuscy, włoscy, holenderscy, potem i sowieccy również. I obóz ten funkcjonował do 1944 roku. Mamy praktycznie, nie mamy o nim żadnych informacji o tym obozie jenieckim. Więcej informacji natomiast jest o obozie koncentracyjnym, o filii obozu Stutthof, który tam funkcjonował. I po prostu było duże zapotrzebowanie na pracę więźniów w stoczni i w okolicy, więc jeńcy zostali przeniesieni prawdopodobnie do Malborka, a w ich miejsce przybyli więźniowie z obozu koncentracyjnego w Stutthofie i byli zatrudniani w stoczni Schichau. I tu chciałbym poprosić pana Dime o powiedzeniu paru słów właśnie na temat samego obozu w Kokoszkach. Proszę przedstawić się najpierw, panie Dimitri. Proszę powiedzieć. Pan Dime. Dimitri, pan to jestem. Tu mieszkam w Kokoszkach też i pokochałem tę stronę właśnie dzięki Państwu Klein, którzy zapoznali mnie tu z fajnymi miejscami związanymi. A także na co dzień pracuję w Muzeum II Wojny Światowej, które powstaje w Gdańsku i jestem specjalistą w dziale naukowym. I chciałem właśnie kilka zdań powiedzieć o tej pierwszej części historii,
która jest związana z obozem jenieckim, który tak naprawdę często się zapomina i tak naprawdę więcej informacji, tak jak pan Kamil powiedział, już istnieje na temat obozu w Sztutowie, aczkolwiek chcę państwu pogratulować, że mamy największą tajemnicę związaną z tym obozem jenieckim, bo tak naprawdę oprócz kilku zdań to do tego czasu nic nie wiadomo. I ze swojej strony i ze strony swoich kolegów też obiecamy znaleźć jakąś informację na ten temat, bo oprócz tego, że wiadomo, że powstał, że istniał do 1944 roku, że prawdopodobnie w największym swoim szczycie miał 1500 tych jeńców wojennych. Generalnie to byli większość, jak twierdzą, jedyne źródło, które zachowało się i które znajduje się właśnie w obozie Stutthof. To byli Francuzi i Belchowie jednak, a reszta to było inne narodowości już w mniejszym stopniu. I też warto podkreślić, że już nawet ci jeńcy wojenni pracowali na stoczni Szychał. To była stocznia prywatna, bo tak naprawdę było dwie stocznie, które teraz istnieją. Na początku stocznia Szychał powstała w Elblągu, a później właściciel Szychał przyniósł jej po prostu do Gdańska. I tam było miejsce pracy i wykorzystywali, bo wiadomo, że obóz jenieckie to nie obóz koncentracyjny, to zupełnie inne prawa oddziaływali na jeńców, którzy byli w sumie zakwalifikowani w Genewie, tak? I tam nawet mieli prawo do ucieczki, oficerowie nawet większych praw trochę mieli. To był zwykły stalag, to znaczy dla żołnierzy, stalag 20A. Albo B, bo nawet jest na tyle nie wiadomo, gdzie znajdowała się centrala tego obozu, albo w Toruniu, albo w Malborku. No, jakby geograficznie, bo kilka sprzecznych zdań istnieje, aczkolwiek mój kolega Jan Danieli, który ty się zajmuje, i ja też mówimy, że raczej należała komendantura tego podobozu jenieckiego należała do Malborku. Może do Toruniu, aczkolwiek myślimy, że bardziej geograficznie to pasowałoby do Malborku, które znajduje się tuż obok i nawet w tej nazwie nazywa się Stadtlag 20A Burggraben. Burggraben to jest nazwa też kokoszek w czasie wojny i właśnie tak ta nazwa funkcjonuje i niestety jakiś stan badań, znaczy, rzeczywiście nie ma żadnych dokumentów na ten moment, które by cokolwiek mówili nam o tym, jak wyglądało życie jeńców w ogóle w tym jenieckim obozie. I istnieje jeden dokument na ten dzień, który można znaleźć właśnie w obozie Stutthof, który opowiada, że oni 13 września 1944 roku przyjeżdżają do obozu, byłego obozu jenieckiego. Tu powstaje obóz taki koncentracyjny. Powiedział tych byłych jeńców. Na początku oni jakoś razem egzystowali, było 15 baraków, a później ich wysiedlili. I jest dwie teorie, rozmawiałem też z historykami, którzy zajmują się obozem jenieckim, że prawdopodobnie jest tak, że albo dokumenty zostali spaleni podczas wyzwolenia, tak nazwijmy to w nawiasach mówiąc, albo gdzieś są zakopani, albo duplikaty znajdują się, dokumenty znajdują się w Niemczech. Już zrobione kwerendy w archiwach we Freiburgu i niestety tam nic nie znaleziono. Poszukujemy nadal, staramy się cokolwiek wyciągnąć z tego, bo tak naprawdę to nie tylko największa tajemnica obozu jenieckiego dla Gdańska, ale też dla całego Pomorza, bo nic nie wiemy, a wiemy, że istniał, tak? I to budzi taki niepokój w sercach innych historyków i też obiecam, że jak cokolwiek znajdziemy więcej w tych niemieckich archiwach, to z bardzo wielkim przyjemnością też państwu opowiem o tym, o tej ciekawostki, bo już kilka opisów o późniejszych losach, kiedy już obóz stał się pod obozem Stutthofu, to już opracowano, bo nawet są dokumenty, które mam w domu po niemiecku napisane pięknie, nawet w godzinach, jakich tych kobiet wywieźli, załadowali do statku, bo drogą morską, to przyprowadzili ich i do początku 400, jak to wyglądało życie, że w wagonach stąd wieźli ich do pracy, do stoczni Szychał. Do pracy przyjeżdżali stąd. Są wspomnienia świadków, które mówią, że to byli w ogóle nieogrzewane, z wybitymi szybami i trzeba ciężko pracować. Było w dwa
powiedzieć, doby dzieliły się na dwie zmiany, tak. Od 6 do 6 pracowali po prostu, od 6 do 6. Później najgorszy był czas pracy w nocy, bo zimno, cały czas pracuję z żelazem i dlatego bardzo mocno. A później, kiedy wiadomo, że już pod koniec wojny, bo tak naprawdę ten podobóz Szychał bardzo krótko istniał. 13 września 1944 rok i już w 1945 roku wiadomo, że już ma śmierć. No, gdzieś już w styczniu 1945 roku te prace po prostu już nie są. Ludzie nie wożą, to powiem, nie płacą, bo tak naprawdę nie wypłacili za tą pracę. I wiadomo, że już było bezperspektywicznie budować te uboty i tych ludzi, niewolników, tego podobozu wyganiają po prostu na pracę obronę, budują trzecią linię obrony, tak zwaną, albo drugą, tam różne linie obrony przed Czerwoną Armią, która już tuż była po prostu obok i jakby to było główne ich zadanie pod koniec. Generalnie ze spełnienia świadków warto podkreślić, że tu warunki, które były zbudowane tu, były lepsze niż te warunki, które panowali w Sztutowie. Tak przynajmniej niektórzy z nich wspominają, że jednak może by wyprostowało się na tych bryciach i nie leżali jak beczki, jak śledzi w beczce, trochę w lepszych. Aczkolwiek też wiadomo, z każdym rokiem, z każdym miesiącem i z każdym tygodniem sytuacja pogorszała się i wiemy, że pisali kilkanaście listów i z dokumentów wynika, że po prostu ludziom brakuje butów, żeby wychodzić do pracy w stoczni. Generalnie śmiertelność była związana z epidemią tyfusa. To znaczy, to nie był obóz zagłady, nie mylmy te dwa pojęcia, tylko konstrukcyjny. I generalnie śmiertelność była związana z chorobami i też z warunkami, których spotkano. Ilość ludzi, które tam umarło, zginęło, to po prostu ciężko wrócić, bo też te dokładnie dokumentów nie istnieje. Także chciałbym Państwu też podziękować, że pozwolili mi powiedzieć kilka zdań na ten temat. Ja już wszystkie czekają na debaty, nie będę przedłużać. Tak szczerze mówiąc, bardzo, bardzo cieszy mnie to, że są amatorzy, którzy po prostu kochają tak szczerze swoją dzielnicę i bardzo Państwu dziękuję za to. To jest ciekawe zdjęcie. Tu na zdjęciu widzimy drogę, która była nazywana Judenweg przez okoliczną ludność, czyli żydowska droga. Wiązało się z tym, że grupa Żydów, która handlowała cegłami, po prostu wybrukowała tą drogę za własne pieniądze, aby te ciężkie wozy nie grzęzły w błocie. A ze względu na osoby, które zasponsorowały tą drogę, no to ludność nazwała ją Judenweg. W czasie II wojny światowej ta droga była drogą wewnętrzną w obozie, w filii obozu koncentracyjnego właśnie. Ona istnieje do tej pory, ale prawdopodobnie też za parę lat ją już rozbiorą czy zlikwidują. To albo zaleją asfaltem. To jest pruska szkoła, wybudowana na początku XX wieku. Ona chyba ma numer 83. I tak, przy ulicy Stokłosy. I tamto skrzydło jest wybudowane przez Prusaków, a drugie skrzydło, widać, jest bardziej tak niechlujnie wykonane. Zostało już wybudowane po wojnie. Na początku lat 50. No to też były problemy. No tak, z materiałami, bo ja rozmawiałem, jest pani Maria Wiśniewska, długoletnią, która była długoletnim dyrektorem tej szkoły, ona razem z mężem opowiadała, ile problemów ją kosztowało załatwienie chociażby cementu czy tych cegieł na budowę. Także można porównać. Można porównać wykonanie po prostu. Ale zaraz, ona z prądu jest też? To znaczy, tu jest, nie? W każdym razie, wracając jeszcze do obozu, więźniowie obozu wykorzystywani byli do właśnie już w styczniu, do odśnieżania, do utrzymywania linii kolejowej po prostu drożnej i do budowania umocnień polowych. Pod koniec wojny już w styczniu, w lutym właściciel Fibranz, właściciel majątku, przystosował jeden wóz do drogi na zachód.
Tym wozem udała się na zachód jego żona wraz z żoną człowieka, który nadzorował tam pracowników w tym majątku. Jednego z pracowników, Polaka, z tego majątku po prostu zmusili pod groźbą użycia broni, że ma zostać woźnicą, ma te kobiety wywieźć do Niemiec. I ze względu na to, że on i znał mapy i dobrze powoził. Także tak jak zapraszam na stronę, tam jest opisane to bardziej szczegółowo. W każdym razie dotarli, bo w ostatniej chwili wyrwali się Rosjanom i dotarli. Zatrzymali się dopiero jak zobaczyli żołnierzy amerykańskich już w centralnych Niemczech. A sam chłopak po odwiezieniu tych kobiet wrócił sobie tu do Gdańska i z powrotem i po wojnie tu mieszkał. Sam właściciel jeszcze, Fibranc, pozostał w dworze w Kokoszkach do samego końca. Być może liczył, że uda mu się jakoś drogą morską uciec czy coś. I praktycznie Rosjanie zajęli już las za majątkiem. On próbował tym lasem się przedostać do Leźna, gdyż rodzina Henne z Leźna to była jakaś, to byli jacyś bardzo po prostu dalecy krewni jego. Próbował się prawdopodobnie do majątku w Leźnie, który już też był przez Rosjan zajęty, dostać. W lesie ci Rosjanie go tam otoczyli, on po prostu wyciągnął pistolet i się zastrzelił. Tam jeszcze był taki bezimienny grób, jak się szło, pamiętam, mieliśmy tam ogródek działkowy w latach 80. w lesie był grób. Ten Fibrat był dosyć dobrym człowiekiem, bo i pracowników swoich dobrze traktował, to prawdopodobnie jego ciało ktoś tam znalazł z pracowników, kto go znał, po prostu zrobił mu i ludzie tak pamiętali, zawsze ten krzyż tam był na tym grobie. Także generalnie ci właściciele majątków tu w 45 roku tak mieli, jeżeli nie uciekli, no to przeważnie po prostu zabijani przez Rosjan byli. A ci w Bysewie? Tak. Bysewie zaraz też powiem o Bysewie. Ponieważ tytuł jest Kokoszki wczoraj i dziś, więc jednocześnie... Baraki dzisiaj. Baraki poobozowe jeszcze po wojnie były wykorzystywane po prostu na cele mieszkalne, no bo wiadomo, nie było domów, ludzie tam mieszkali i w latach 50. Rada Gminy, to się chyba Rada Powiatu czy coś takiego nazywa, zezwolili ludziom po prostu na... rozbierali te baraki i za drobną odpłatnością ludzie mogli odkupić cegły po prostu i budulec z tych baraków i z tych materiałów powstały w latach 50. 60. domy w Kokoszkach, które stoją do dzisiaj. Podczas rozbiórki tych baraków obozowych zdarzył się jeszcze śmiertelny wypadek, gdyż po prostu belka spadła na głowę jednemu z robotników i on zginął na miejscu. W chwili obecnej na polach tego dawnego majątku w Kokoszkach znajduje się pomorska specjalna strefa ekonomiczna. Tu można zobaczyć, jak to... Park Maszynowa. Tak, Park Maszynowa. Bo to 13 rok, 2013. Tak, no to powstały właśnie pierwsze obiekty tej strefy tutaj. Tak. I tu mamy dwór w Bysewie. Jak wyglądał, prawda? Tak, Bysewo jest... Troszeczkę zła jest rozdzielczość oczywiście, ale tak chociaż, żeby mieć wyobrażenie. Generalnie Bysewo było związane z Kokoszkami, chociaż był to odrębny majątek ziemski. On również przechodził różne koleje losu, różni byli też jego właściciele. W każdym razie w 1904 roku cały majątek w Bysewie nabywa Walter Hensel, który kupił ten majątek razem z dworem. Kupił dwór, majątek i kupił cegielnię również, która znajdowała się na terenie. W którym roku? W 1904. Jako że był właścicielem największej cegielni w okolicy, postanowił ten dwór rozbudować i powstała taka oto budowla. Oni tu ludzie na to mówili, mały Malbork, ze względu na tą wieżę. Na wieży znajdowała się rzeźba przedstawiająca prawdopodobnie Matkę Boską. Jeżeli Państwo zajrzą na stronę, tam jest pocztówka sprzed 1905 roku i widać po prostu, bo to zdjęcie nakładaliśmy jedno na drugie. Na drugie to ta bryła zachowała się tak jak jest. Generalnie liczba okien jest taka sama. Podniesiony został ten dach, dobudowana została ta wieża.
W stosunku do poprzedniego, do starego odwołu, tak? Tak, tak, ten właściciel. Oni byli właścicielami największej cegielni w okolicy, więc dla nich tam, o, to tak, tak wyglądał do ten dwór do, przypuszczam, 1911-12 roku, gdyż przed pierwszą wojną światową oni po prostu ten dwór powiększyli sobie. Także dobudowali piętro, proszę zobaczyć. To najpierw poprzednie, tak? Tak. Poprzednie. Hmm. No, i co, przez wojnę całą tam mieszkali? Pierwszą? Tak, tak. Tu nie było, tu nie było żadnych działań na Pomorzu w czasie pierwszej wojny światowej, bo po prostu no, fronty były gdzieś daleko po prostu. Do mnie napisała pani z Niemiec właśnie, która przysłała mi te zdjęcia, to jest jakaś tam daleka rodzina tych właścicieli. Tak wygląda w chwili obecnej, to są po prostu ruiny już tego dworu. Ale Walter Hensel miał syna, Arnolda, który po prostu przejął ten majątek po nim. Przed wybuchem II wojny światowej Arnold Hensel udał się na studia do Bonn i prawdopodobnie tam został sympatykiem NSDAP. Gdy wybuchła II wojna światowa, w tym majątku, i to nie wiemy kto, czy to był Selbstschutz, czyli ta taka niemiecka, oni to samoobroną nazywali, czy po prostu jacyś lokalni tu naziści, uwięzili w piwnicach tego dworu, dlatego one zostały zachowane. Jakby można prosić cofnąć zdjęcie. Te piwnice zostały celowo zachowane, gdyż na początku września byli tam więzieni ludzie z okolicy, którzy potem zostali po paru dniach rozstrzelani. Te osoby zostały pochowane na łące na terenie majątku, a ich rodziny po wojnie przeniosły ciała na cmentarz w Matarni. I na budynku szkoły, bo na terenie byłego majątku Bysewie znajduje się teraz szkoła, jest tablica pamiątkowa z nazwiskami. A tu zaraz będzie na zdjęciu. I tak, tu jest tablica, taka pamiątkowa. Rozstrzelani według świadków, to dwie osoby były ciągnięte za koniem, tak. Po prostu, no także... Oni byli rozrywani. Rozrywani tam, no coś strasznego. Generalnie tu jest na szkole tablica z nazwiskami tych osób, ale na cmentarzu, na Matarni jest grób ofiar hitleryzmu i tam znajdują się zupełnie inne nazwiska. Tak, no właśnie ja widzę, ja znam tych ludzi, potomków, ale tu nie ma tych. Tak, a w Matarni... O, jest Orawiec. Tak, a w Matarni na tym grobie właśnie znajdują się zupełnie inne nazwiska. To jest też taka... Ja w całym kościół. Popatrzcie Państwo, no. 19, tak. 20 ludzie. 17. Przypuszczam, że dlaczego oni zostali zabici. Przypuszczam, tak. Przypuszczam, że chodziło o jakieś zatargi przedwojenne. W 30 latach w ogóle się ślał i. Tak, przypuszczam. Poprosimy teraz o jakieś. Nie. Tak, tak, prosimy. Ale nie, tak jak pani mówi, przypuszczamy właśnie, że byli to ludzie, którzy przyjechali tu w latach 30. na te tak zwane poniatówki, na te. Leźno, tak, tak, na gospodarstwa Banino, poparcelowane, tak, które polski rząd tam im zrobił. I powiedzmy, no właściciel tego majątku miał jakieś zatargi z nimi przed wojną i jak wybuchła wojna, to on się po prostu zemścił, czy... Syn jego. Syn, ten Arnold Hensel, tak. Z tym, że z tego, co ta pani pisała, to jego nie było, bo on przebywał w Elblągu w tym czasie. I w jednej książce z lat 60. ja natrafiłem na informację właśnie, że to był ten Selbstschutz, bo... ta samoobrona niemiecka. Rozkaz nie musiał być. Tak, no. Także w czasie wojny w tym majątku byli zatrudnieni też jeńcy wojenni. Byli tu Ukraińcy, Rosjanie, Francuzi i byli Anglicy też. Anglicy byli no, najlepiej traktowani, ale pracowali bardzo krótko w tym majątku. Mieli dużo swobody, bo i w piłkę tam sobie grali. I tak dalej, ale reszta mieszkańców to byli też przymusowi osadnicy, których po prostu władze skierowały tam do pracy w majątku. Tak. Sam syn właściciela, Arnold Hensel, był w oddziałach obrony przeciwlotniczej i pod koniec II wojny światowej w lutym, na przełomie lutego i marca przybył do swojego majątku z żołnierzami i po prostu podpalił cały budynek, żeby to nie wpadło w ręce Rosjan, tak, takie miał podejście. Tak, dwór cały. I te ruiny tego dworu w Bysewie stały gdzieś do lat 60.
Kiedy ludzie zaczęli je po prostu rozbierać, rozbierać tą wieżę wysoką, która była widoczna na zdjęciu, podczas tej pracy też się zdarzył wypadek śmiertelny, gdyż jeden z robotników, który rozbierał ten dwór, zginął tam na miejscu. Tak, to są pozostałe. To jest chyba wejście do piwnicy. Tu jeszcze do lat 60. były takie blanki porobione, to też zostało. Po prostu ta część budynku, ta piwnica została zostawiona ze względu na to, że na pamiątkę po prostu, że ci ludzie byli tam więzieni. To jest obecnie ulica biologiczna, prawda? Tak. Generalnie książki podają, że syn właściciela majątku Arnold Henzel zginął przy tutaj obrony Gdańska przed Armią Czerwoną, ale ta pani z rodziny z Niemiec napisała, że został bardzo ciężko ranny. Dostał się na statek, który zmierzał do Kopenhagi i tam też zmarł w wyniku obrażeń, został pochowany. Po wojnie w latach 60. Na terenie właśnie majątku Bysewie powstała szkoła i cegielnia jako jedyna w okolicy, cegielnia bysewska po prostu przetrwała wojnę, chociaż komin Wehrmacht wysadził, żeby nie był punktem orientacyjnym dla nacierających Rosjan i od 1946 roku cegielnia została już upaństwowiona i produkowała cegły no, dosyć lichej jakości, bo nie były leżakowane, po prostu glina nie leżakowała tak jak przed wojną, bo to odpowiednia była technologia. No, na łapu capu się robiło i no, mamy tu zresztą, mieliśmy nawet przy budowie domów na osiedlu cegły z tych cegielni, to ludzie kleli na to, bo to były lata 80. i no, jakość była nieciekawa. Tu właśnie w okolicach majątku również powstają budynki takiej jakby strefy ekonomicznej, powstaje dużo firm, także nie zupełnie krajobraz się zmienił, nawet chociażby od tego, który był 20 lat temu tam jeszcze. Więcej, żeby Państwo mogli sobie poczytać, zapraszam po prostu na stronę Historia Kokoszek. Tam też będzie opis ucieczki Fibranca i po prostu można będzie sobie więcej poczytać o tym.